Trochę Prawo i Sprawiedliwość pogubiło się, ponieważ złożyło wniosek najpierw w czerwcu o zwołanie komisji z tematem raport ministra Millera. Później, kiedy był ogłoszony termin, kiedy będzie ogłoszony raport, wycofało ten wniosek. Następnie złożyli wniosek kolejny o zwołanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zwołuje to posiedzenie na dzień dzisiejszy i znowu ten wniosek odwołują. To nie może być zabawa w kotka i myszkę i w chowanego. To musi być normalne, planowane działanie i zdecydowałem, że bez względu na to, czy wniosek jest złożony, czy propozycja odwołania posiedzenia, powinniśmy takie posiedzenie odbyć po to, żeby wykonując funkcję kontrolną Sejmu, każdy z posłów miał szansę zadać pytanie panu ministrowi Millerowi jako odpowiedzialnemu przewodniczącemu komisji za zbadanie przyczyn katastrofy. To jest moim zdaniem sprawa najważniejsza, a nie rozgrywki polityczne, w jakim czasie dopytywać, jak rozgrzewać tą atmosferę i tak rozgrzaną do czerwoności. Nie chciałbym, żeby ten raport był wykorzystywany do gry politycznej, a okazuje się, że chyba cała tragedia smoleńska będzie przez Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywana do kampanii wyborczej. Wierzy pan, że nowy minister, pan Siemoniak, jest w stanie coś zmienić w wojsku po raporcie Millera, czy wprowadzić jego uwagi w życie? W tak krótki czas, jaki pan minister Siemoniak ma do dyspozycji, nie nastraja optymistycznie, żeby można było wprowadzić wszystkie zalecenia, ale ważne, żeby po pierwsze uspokoił atmosferę, która w armii jest, a to będzie bardzo trudne. Ważne, żeby wyciągając wnioski, przynajmniej część kierunkowych zadań rozpocząć we wdrażaniu. Jestem przekonany, że takie kierunkowe decyzje będą zapadały już po wyborach, kiedy będzie nowy minister, kiedy będziemy znali wyniki strategicznego przeglądu bezpieczeństwa i obronności, który jest zarządzony przez ministra Komorowskiego i te wyniki powinny być podstawą do określenia zmian w filozofii funkcjonowania sił zbrojnych. Teraz, mówiąc o działaniach operacyjnych, trzeba i pewnie jakichś zmian o charakterze kadrowym, ale także i takich zmian, które będą takie bardzo konkretne słabości wymienione także w raporcie ministra Millera eliminowane. Konkretnie to polecą głowę szybko w wojsku, czy nie? Ja sądzę, że pan minister Siemoniak będzie chciał korzystać ze swoich uprawnień i wnioski niektóre przynajmniej postawi. Wspomniał pan, panie pośle, że każdy z was powinien przy okazji zadać pytanie ministrowi Millerowi, ale minister Miller nie będzie Nie ma takiego planu, żeby pana ministra nie było. Pan minister Miller będzie i będzie na pewno tak długo, jak długo będzie potrzeba. O godzinie 14 jest posiedzenie Senatu z udziałem pana ministra. Do tego czasu sądzę, że my już zakończymy swoje prace. No, MAK utrzymuje swoje oceny. Ja wierzę, że nasz raport, raport komisji pana ministra Millera jest zdecydowanie bardziej obiektywny, jest zdecydowanie bardziej rzetelny, bo uwzględnia wszystkie aspekty, które wiążą się z przyczynami tej katastrofy, a nie tylko te, które występują po stronie polskiej. Niewątpliwie po stronie rosyjskiej także wystąpiły poważne zaniedbania. Może one nie miały najważniejszego wpływu na samą katastrofę, ale to, że zaniedbania były, nie ulega wątpliwości. Raport Millera jest bardziej obiektywny i zdecydowanie bardziej rzetelny.